Cześć, z tej strony Dealer i witam was w Mod Bros, czyli serii, w której razem z Vertexem będziemy prezentować mody do Minecrafta. Vertex, jak się tam tak? Żyjesz? Chodź, tak. chodź, przytam się, no chodź. Idę. Jesteś gotowy, tak? Tak, jestem gotowy, tak. Okej, więc możemy chyba ruszać z przeepickim modem Mine Magica 2. Aby zacząć przygodę z magią, musimy znaleźć kapliczki, które spawnują się na każdym biomie. Musimy do nich na początku podejść i kliknąć prawym przyciskiem na książkę, która znajduje się właśnie w środku tej kapliczki. Gdy już to zrobimy, dana kapliczka się zniszczy, a my dostaniemy scroll, dzięki któremu będziemy mogli odblokować czary, tak jak i zaklęcia. Czy to nie to samo? Okej, kiedy nauczyliśmy się już kiedyś zaklęcia, potrzebujemy teraz magiczną książkę, którą ma Vertex i... Vertex, daj. I jestem tutaj. Okej, słyszę po co, dziękuję. Dziękuję. Dobra, jak widzicie, kiedy mamy książkę w ekwipunku, pojawia nam się cały interfejs moda oraz po przyciśnięciu prawego przycisku myszki możemy właściwie wszystko o nim przeczytać. Możemy także sprawdzić wszystkie zaklęcia, których już się nauczyliśmy, a właściwie skraftować taką książeczkę możemy w taki sposób. Jak widzicie, potrzeba do tego Magic Dusta, który jest tak naprawdę... Drobi z mobów. Oraz... Jest na to jakoś tam określona mała szansa. I on właśnie uzupełnia naszą manę, której wskaźnik mamy właśnie nad zaklęciami na prawo teraz. Następną rzeczą, która jest potrzebna, by stać się prawdziwym czarodziejem, są to różki. Jest ich 16. Każda opiera się na basic stuff. Teraz trzymaj dealer jedną. Właśnie dzięki niej możemy stworzyć następne ewolucje tych różek. Jak widzicie, teraz jest Advanced, Elemental i Epic Stuff. Każda z nich, im po prostu lepsza różka, tym możemy używać bardziej zaawansowanych czarów. Następne 12 różdżek są to po prostu rozwinięcia tych podstawowych, które przed chwilą mogliście zobaczyć. Każda z nich ma jakąś właściwość, pasywną oraz aktywną. I na przykład Lightning Staff umożliwia nam strzelanie piorunami oraz po wejściu do wody możemy innych radzić prądem, będąc w całym bajorku, prawda? Na przykład teraz Vertex, zginiesz! Oberwiesz! Yeah. O, tak! Tak właśnie działa Lightning Staff. No okej, kiedy mamy już wszystkie potrzebne rzeczy do czarowania, możemy przejść do najfajniejszej rzeczy, którą daje ten mod. Okej, jak widzicie, te 8 ikonek w prawym dolnym rogu symbolizuje różne typy zaklęć. Na przykład to będzie zaklęcie wody, więc czar wody, Vertex przygotuje. Jesteś gotowy? A, już. Jestem gotowy i już. Ty prezujesz. No jak fajnie. Przytam się wodą. Okej. Teraz na przykład ja zaatakuję Vertexa laserem. On traci trochę życia, tylko że jest troszkę blokowane. Okej. Traci wielkie życie na górze. A teraz możemy go uleczyć mocą leczenia. Leczenia, po prostu. No i leczenia. Tak widzicie. Więc to jest naprawdę fajne. I teraz przejdźmy do jeszcze bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli łączenia w kombinację naszych czarów. Dile teraz może wam pokazać, na przykład połącz wodę z lodem. Wodę z lodem i teraz tworzy się... Właśnie teraz się stworzy lód dopiero, Vertex. Jak no, widzicie, czar śniegu też fajnie wygląda. I co jest jeszcze ciekawe, możemy łączyć nasze różne moce. Na przykład teraz połączę wodę z... Na przykład leczeniem. Znaczy nie leczeniem, tylko teraz tarczą. Zobaczcie teraz, co się stanie. Taki jak powstaje widzicie, nam śnieg, coś takiego. Nie, śnieg, taki deszcz. To jest taki prysznic, prysznic po prostu. Leczący prysznic, nawet spoko opcja. A to teraz już my stworzymy... ścianę. Tak. O, chodź, stój z miejsca, stój. Stoję. Teraz ciebie na przykład rzucę kamieniem... ognia? Coś takiego. Okej, przygotuj się. O, oh, fuck, ale oberwałeś. No. Chodź do wody, albo nie, ja ci uleczę. Już, gaszcie, dobra. O, ale się gasi. Jak widzicie, też fajnie się to po prostu gasza. Możecie nawet tą wodą gasić jakieś wielkie wasze pożary w domu, więc to jest naprawdę mega. No i teraz ja coś spróbuję, co, Dider? Jesteś gotowy na... Aaaa, ej, o. Oh. Man, ale to mocne było. Ale to było mocne. Okej, więc teraz na dealerku wypróbuję mój kozacki czar. Nie wiem, spróbuję sobie połączyć na przykład zniszczenie z kamieniem. Spróbujmy. Naładuję i strzelam. Wow. Wow, bardzo nice, słabe, bardzo nice. Słaby czar. A wiesz co? Oż, tak, czy pokażesz mój czar? Coś mój czar? Ej, weź, co zrobisz? Co mówisz? Co tak pikasz? Co pikasz? Ej, fuck, to bolało. Dobra, wiesz co? Nie jesteś gotowy chyba na mój czar, wiesz? Tak, no, myślę, że to był twój fajny czar. Patrz na to. O, to ci fajne. Obrywasz? O, paczek leci. Trafił, tak? No, tak, dobra. O, cholera, okay. Czekaj, naraz. Chodź tutaj, chodź. Zamrożyłeś wodę, jak teraz gasimy się? Czy ty myślałeś? W ogóle patrz na to, kolego. Ha! Dawaj. O! Nie. No dobra, i co? Ściana, dobra. No i co, myślisz się obronić? Obronić się? Patrz. No, więcej tego dam ci, patrz. O, fuck, nie, to podpaliłem. Nie, fuck. W naszym Magic Booku możemy sprawdzić, jakie odblokowaliśmy już czary. Na przykład, ja teraz przetestuję czar
teleport. Jest to H i J, po prostu kombinacja. I kiedy mamy już wybrane naszą konfigurację, wystarczy kliknąć F i się przyteleportujemy w to miejsce. Widzisz, Bartek, jakie fajne. Umiesz taki czar? Umiesz? No, umiem. Zaraz ci pokażę jeszcze inny czar. Możesz taki swój, no. No to bierzemy Magic Book. Magix i ja ci pokażę bardzo fajny czar o nazwie Vortex. Ciekawe, co to będzie. O nie, nie, tylko nie Vortex. Okay. Ale, nie. Ale o co ci chodzi? Rób. To jest jakiś magiczny czar czy coś? Patrz, nie, patrz, Vortex, patrz. No, patrz, użyję na ciebie. Dobra? Dobra? Na mnie? A weź tam. Nie, tam. Gdzie? Tam? No, tu? Tam, Vortex. No dajesz. Okay. Vertex, okay. Vortex, rób. Patrz, widzisz, jakie fajne? Patrz. Właśnie, jak widzicie, tak wygląda chyba najbardziej destrukcyjny czar, czyli Vortex. I chyba... Przeżyjemy to czy nie? Czy to tak... Nie wiem. O, fuck, wygląda niebezpiecznie. Okej, dobra, przeżyliśmy chyba. O, skończyliśmy. Wielkie dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka Mod Bros. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej odcinków, oczywiście zostawcie łapkę w górę, wbijcie na kanał Vertexa, zostawcie też tam suba, wbijcie na fanpage, zostawcie tam lajka. No i co, Vertex, jeżeli coś tam mają zrobić? No, postawię ci ścianę, cześć. Postawię ścianę, a ty postawisz ścianę, a coś stoi? No. No to wielkie dzięki jeszcze raz, obejrzyjcie inne odcinki na moim kanale Vertexa. Cześć, papa. No, trzymajcie się, hej. Smok. I co zaczęły tak wszystko na koniec parcie. I teraz będzie czar śniegu, wow! Co robisz za kupą? Bawię się dobrze? No, ogólnie skaczę sobie, patrz. Lubię to. Patrz, ale tak, tak śmierdzi, wiesz? Tak, takie. Ale ja wiesz, że mogę tą kupą strzelać? Możesz strzelać? No, zobacz. O, fu!